Witam w kanale Tapis TV. Mam na imię Marcin. Kominki z metaloplastyki to coraz częściej wybierane kominki z szerokiej oferty firmy Tapis. Kominki występują w wersjach wiszących, naściennych lub centralnych, lub tunelowych. Ta prezentacja jest wyjątkowa, bo dotyczy modelu, który łączy wiele z tych cech. Nowoczesny kominek Stoger Foco to jedna z najlepszych propozycji firmy Tapis. Centralne ognisko domowe w kształcie koła z ruchomymi przeszkleniami. Proszę mi wierzyć, miałem okazję przez szereg lat testować wiele różnych producentów produkujących kominki z metaloplastyki i u żadnego producenta nie zaobserwowałem, aby mechanizm przesuwu szyby lub otwierania szyby pracował tak perfekcyjnie jak u tego producenta. Obracam część paleniska, w którym są zakotwiczone dwie z czterech szyb 360 stopni z taką łatwością, jakby ta rama ważyła kilka gramów, a nie dziesiątki kilogramów. Wielką bolączką kominków z metaloplastyki jest usuwanie popiołu oraz jego transport. Proszę zwrócić uwagę, że w tym kominku pięknie został ukryty popielnik, który jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Dostęp do niego jest bardzo prosty i konstrukcja jego jest bardzo praktyczna, bo w ten sposób jestem w stanie transportować naprawdę bardzo dużą ilość popiołu. Samo wkładanie i wyciąganie popielnika z tego urządzenia, jak Państwo widzieliście, nawet się nie schyliłem. Centralna część paleniska to gruba warstwa żeliwa. To jest ponad 1,5 cm grubości mają te ruszta. Średnica paleniska to 63 cm. To naprawdę bardzo dużo. Zewnętrzny pierścień to biały beton, nawiązujący aktualnie do trendów mody. Jeśli chodzi o funkcję, którą nie spotkacie Państwo u innych producentów, to żaroodporne oświetlenie. Gdybyśmy ten kominek nie używali, a chcemy, żeby i tak stwarzał nam nastrój w pomieszczeniu, to mamy taką możliwość. Wymiary. Wysokość do tego miejsca 1553 mm. Szerokość. Najdalej wysunięta krawędź to 1100 mm. Waga 220 kg. Moc nominalna 19 kW. Wylot spalin o przykroju Fi 300. W dolnej części
systemu spalinowego znajduje się szyber. I proszę zwrócić uwagę, jak szyber wypada mniej więcej w tym miejscu, a więc osoba o różnym wzroście nie będzie miała żadnych najmniejszych problemów z regulacją ciągu lub odcięciem całego paleniska w momencie, kiedy nie używamy kominka. Z mojej strony to już wszystko. Więcej informacji na temat kominków z metaloplastyki znajdziecie Państwo w naszym serwisie internetowym www.tapis.pl, do którego odwiedzenia Państwa serdecznie zapraszam. I na koniec mojej prezentacji bardzo ważna informacja. O tyle może koszty samego urządzenia nie są najtańsze, bo jednak jest to rękodzielnictwo, ale proszę pamiętać, że czasami system spalinowy, adaptacja komina lub przerobienie komina lub konstrukcja nośna urządzenia, jeśli zamawiamy w wersji wiszącej, może dochodzić do 1/3 ceny urządzenia. Dlatego warto przed tą inwestycją wysłać do nas zapytanie, wysłać projekt swojego domu, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.